Trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaplę. Na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej.
Odpocznij. Odważny ten Guillaume. Falmerin dbał o jego wychowanie. O jego krewniak. Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. I gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź. Zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Wyrwę was! Jakie Milton de Feira! Tu pojadę. Proszę. Szukajmy dalej. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Widzisz ślad po łodzi i odciski stóp? Odpłynęli stąd. I to niedawno. Wyciągnęli z wody sieci i pocięli je. Krwi jest dużo, więc pewnie zwłoki były poćwiartowane. Potem zanieśli porąbane kawałki do łodzi i odpłynęli. Tak. Zanurkuję i sprawdzę pozostałe sieci. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się.
Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani. Zapomniałeś. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Widzę, że jej miłość jakiegoś zabijakę z północy ściągnęła. A oto kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, pisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z rak. Nie pchaj się! Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Nie pchaj się! Na honor! Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? Dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem gdzieś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie... Człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi, ale jako że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara,
Mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac-Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Kto to był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, żenici z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają ci jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Gdy kuple to krągły wyśpiewa, galumnie złośliwą napisze, będziesz zawsze mieć w duszy tę szarą pustkę i ciszę. Jestem sobie panem, gdy siedzę nad panem. Hop-siop! Hop-siop, tamtoriri, hop-siop. Thank you.
czasy walki. Muszę się pośpieszyć. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Jest w piwnicy. Ślady małych bosych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark, gdy spadł ze schodu. Rzucony o ściany z wielką siłą. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Posłużył do wyłamania kraty. To ciebie widziałem w gospodzie. Dlaczego zabiłaś tych ludzi? Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Nie mogę pozwolić ci odejść. Thank you.
żeby dotrzeć do ciała. Co Bruxa robiła przy stole? Ależ cuchnie. Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, nie zgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew? Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki, może czegoś się dowiem. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary.